Plac Grunwaldzki to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Wrocławia. Przed II wojną światową rozciągająca się od mostu Grunwaldzkiego po Szczytnicki, ówczesna Kaiserstrasse, była jedną z najbardziej reprezentacyjnych arterii Breslau. Wszystko skończyło się w lutym 1945 roku, gdy gauleiter Karl Hanke wydał barbarzyński rozkaz wyburzenia domów pod budowę pasa startowego. Po II wojnie światowej miejsce to wypełniało morze ruin. Dla przesiedleńców i pierwszych mieszkańców polskiego już Wrocławia był to tak zwany Szaberplatz, a mówiąc ściślej, wielki bazar, na którym można było kupić i sprzedać niemal wszystko, co ktoś znalazł lub przywłaszczył sobie w Nowym Mieście. Dla nowych komunistycznych władz Wrocławia było to miejsce dziewicze, znakomicie nadające się do celów propagandowych. I nie chodziło tu tylko o pierwszomajowe pochody. Pusty plac prowadzący w kierunku wschodnim aż prosił się, by wypełniły go nowe budynki wzniesione przez socjalistyczne brygady robotników i chłopów. W 1952 roku ogłoszono konkurs na zabudowę tzw. osi grunwaldzkiej. Wśród wielu prac szczególną uwagę władz zwróciły projekty wieżowca wzorowanego na warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Proza życia uniemożliwiła jednak realizację tych planów. Brakowało pieniędzy, cementu, a nawet, co w morzu ruin wydaje się absurdem, cegieł. Powód? Wrocławską cegłę wywożono do Warszawy, by służyła do odbudowy zrujnowanej stolicy. Po śmierci Stalina i przełomie 1956 roku projekty budowy Wrocławskiego Pałacu Kultury i Nauki zarzucono. Jak mówi wielu wrocławian, na szczęście.